Witajcie w czwartym odcinku, zagrajmy w Mighty Number 9 na PlayStation 3. W tym odcinku będziemy walczyli z ostatnimi dwoma Mighty Numbers, Mighty Number 8 i Number 6. Więc teraz będziemy walczyli z Counter Shade'em, który jest snajperem i ma głos Steve Bluma, głos Crasha Bandicoot z Victor Carta i głosem Orochimaru z Naruto. I też jest Spike'em z Cowboy Bebop. Więc on jest... słaby na Dynatron. Dynatron mu będzie zabierała dużo życia. Atak Dynatron zabiera jej dużo życia. Ale ja będę używał miecz, ponieważ Countershade jest snajperem. Jego strzały można odbić mieczem. I to z powodu czemu będziemy używali miecz. Ale ten poziom jest bardzo interesujący, ponieważ to nie jest poziom jak inne poziomy, gdzie z punktu A szłeś do punktu B. O nie, to jest poziom pościgowy, czyli że cały ten poziom to jest jedno wielkie okrążenie. I trzeba tutaj znaleźć Counter Shade'a 4 razy. Kiedy go znajdziemy 4 raz, to wtedy on... Czekajcie, wytłumaczę to lepiej. Kiedy znajdziemy Counter Shade'a, to on zmieni lokację. Jak go znajdziemy za 4 razem, to wtedy będziemy z nim walczyli na arenie bossa. I ten poziom ma tylko jeden checkpoint. Czyli że jak deadniecie na przykład 4 pościgu, to... I'm sorry, robisz poziom od nowa. I ogólnie ten poziom mi się bardzo podoba, z powodu tego, że jest troszeczkę inny. Ale jak nie wiecie co robicie, to możecie łatwo odednąć, ponieważ strzały Counter Shade'a dużo robią damage'u. I tutaj jest Counter Shade. Więc Counter Shade chce być prezydentem wszystkich robotów i chce ich uwolnić. Tak naprawdę to nie jest jego ideał, tylko po prostu powody tego wirusu, w którym nim jest. I się w tym odcinku dowiemy, o co chodzi, czemu roboty były... takie złe, nie Maverickami. Ale cóż. Ja ten poziom troszeczkę wolniej zrobiłem, ponieważ chciałem apteczkę sobie zdobyć. Ale szczerze, Counter Shade nie jest aż takim ultra ciężkim bossem. Możemy go też w skrócie nazywać Shade. Ale Counter Shade to takie nawet fajne imię. Ale cóż. Jak go złapiemy 2 razy, to teraz poziomie będą miały malutką zmianę, taką, że się pojawią specjalne linki elektryczne, które cię instakillują. I to jest wszystko, chodzi o poziom Counter Shade'a na razie. Więc pogadajmy o przyszłości Mighty Number 9. Albo co się wydarzyło, kiedy gra została wydana. Więc kiedy gra została wydana, i okazało się, że gra chodzi katastroficznie na konsolach, Concept, firma, która robiła... Concept, przez M, która robiła tą gierkę, zrobiła streama pokazującą grę. I tam był Keiji Inafune wraz z pracownikiem Concept i translatorem Ben Judem. I oni wiedzieli, że gra za przeproszeniem chujowo chodzi na konsolach. To jeszcze nie jest gorsze. Jeszcze potwierdzili, że te 4 miliony nie poszły w całości na produkcję gry. Czyli, że jest potwierdzenie, że praktycznie, no nie połowa, ale większość kasy poszła na coś innego niż na grę. Co jest bardzo chamskie. I jeszcze zakończyli ten stream mówiąc, że to co teraz macie jest lepszym niż nic. Oczywiście teraz jest spekulacja, czy to było słowo od Keiji Inafune, ponieważ to jego translator i pracownik mówił. Ale takie coś jest bardzo chamskie do powiedzenia. To co macie jest lepszym niż nic. Sorry, ta gra praktycznie rozwaliła niektórym ludziom Wii, ponieważ ludzie myśleli, że tak... No, nie rozwalili, teraz to ja przegiłem, ale praktycznie prawie zbrikowała konsolę. Coś takim, że jak gra się zgliczuje na Wii U, to konsolka nie chce się włączyć z powrotem, ponieważ gra tak, za przeproszeniem znowu, spierdoliła system. Ale potem zostało potwierdzone, że trzeba hard resetować konsolę, czyli że trzeba przytrzymać reset czy power button, nie znam się na Wii U, więc nie mogę o tym skomentować, tak? I konsola pójdzie szybciej. Więc do dziś wersja Wii U jest jedyną spatchowaną wersją tej gry. Jeszcze był zwiastun, który został wydany tydzień przed wydaniem gierki, Masterclass, gdzie zwiastun Deep Silver, studio, które publikowało tą grę, powiedziało, że o, złoczyńcy będą płakali jak fani anime na balu. I to ostro wkurzyło wszystkich, ponieważ praktycznie ta gra była robiona w Japonii i gra miała wygląd anime. Plus Keiji Inafune tworzył anime. No nie tworzył, tylko... no nie, tworzył anime. Do Red Ashu, do jego kolejnej produkcji.
tak źle, tak ten trailer wnerwił wszystkich, że nawet szef konceptu, nie Keiji na fonie, ponieważ on był tylko tam pracownikiem, ale szef konceptu, concept, nie przez N, przez M, M, to on się sam wnerwił. I jeszcze co było takiego, to jest to, że konto Twittera Sonika ostro zaczęło powiedzieć... Nie, czekajcie, to trochę nawet śmieszne to było. Więc Twitter Sonika, konto Sonika na Twitterze powiedziało, że o, gratulacje za wydanie gry Mighty No. 9, lepsze to niż nic. I potem pracownik Deep Silveru rzucił się na ten kanał. Ej, przynajmniej my nie obiecaliśmy Sonika 4 epizod 3. Nawet, że technicznie nie obiecali nic. Nie było ani informacji o produkcji, nie było tego obrazka, gameplayu, ogłoszenia, że będzie trzeci epizod Sonika. Nawet, że miał być, ale nic nie ogłaszali, ponieważ w plikach Sonika 4 epizod 2 był odkryty plik audio, który miał cutscenkę. Plik audio skasowanej cutscenki, która miała się pojawić, kiedy zdobędziesz wszystkie szmaragdy chaosu, ale ponieważ się Sonic 4 ogólnie szeregu sprzedawał, to oni wykasowali te tajne zakończenie i po prostu przerwali produkcję nad Sonikiem 3. Ale... Sonikiem 4 epizod 3. Ale nic nie ogłaszali, że był w produkcji lub że będą robili epizod 3. Więc Deep Silver się zrobiło z siebie debili. Ale cóż, panie panowie, czas na walkę z Counter-Shade'em. I jego walka jest na taka sobie, ponieważ mamy małą arenkę. I co Counter-Shade tutaj będzie robił, to będzie się teleportował z miejsca na miejsce i będzie strzelał dwoma typami strzałów. Zielone to można normalnie odbić, tak samo jak fioletowy, ale fioletowy, jak oberwiesz fioletowym, to ci się kontrolki zmieniają. Jak oberwiesz zielonym, to po prostu tracisz życie. I to jest pierwsza część jego walki. Kiedy mu zabierzemy połowę życia, to wtedy on będzie robił shadow klony i wtedy będziesz musiał zgadnąć, który jest prawdziwy. Ale będziesz wiedział, który jest prawdziwy, ponieważ klon się świeci na czerwono, kiedy się teleportuje. Potem, jak mu zabierzecie tą połowę... Jeszcze coś się pojawi, jak mu zabierz połowę życia, to jego atak instakillowy, gdzie on będzie używał super strzał, gdzie jak oberwiesz każdym strzałem tego super strzału, to instakill jest. Można ten atak bardzo łatwo ominąć dashem. I on jest sobie na broń Dynatron, ale efektywniej go można zgładzić mieczem. Z powodu tego, że ataki przechodzą przez ściany, plus masz możesz ochraniać się przed strzałami Counter-Shade'a. I to jest wszystko, jak chodzi o walkę z Counter-Shade'em. Czasami będzie Counter-Shade mówił adios, albo sloppy, sloppy. Ale szczerze, ten boss nie jest niebezpieczny. Wiem, co jest jego atak instakillowy. Daszujcie w lewo i w prawo, jak staniecie w miejscu i te strzały w ciebie strzelą, to instakill jest, nie macie, zginiesz. Arrivederci. I teraz Shadow Clone on będzie robił. I Shadow Clone się świeci na czerwono. Na pewno się będziecie pytali, co to jest Fine Play. Fine Play jest tak... Fine Play to jest combo specjalny, który dostaniesz za zdaszowanie wroga, bossa, przed jego głównym atakiem. To się nazywa Fine Play. I po Counter-Shade'ie mamy jego snajperkę teraz, która się przydaje tylko w dwóch miejscach w całej grze. Na następnym bossie i na ostatnich poziomach gry. Mission clear! Wiem, co jaką mamy rangę tutaj. Ranga! Aaaa! Jej! Jestem przeciętny w grach wideo. Ale cóż, mamy jego snajperkę, mamy Counter-Shade'a, więc czas na pokazówkę, która nam wytłumaczy, o co Kaman. Kaman, I block that. Typowe słowa DSP. Ale cóż, tutaj się dowiadujemy, że to nie jest wina doktora Blackwell za to wszystko, tylko wina doktora White.
To wszystko było spowodowane przez starego robota doktora White pod nazwą Trinity. I Trinity ma możliwość na ewolucję przez asymilację mocy cel innych robotów. I co to spowodowało, to jest to, że ona infekowała swoją energią cel innych robotów, co powodowało, że oni się stawali niemawerikami. Ale ponieważ Trinity była niebezpieczna, dr Blackwell chciał projekt zamknięty. Dlatego dr White opuścił Cherrydyne i zaczął pracować w Sanda Industries. I się też dowiadujemy, że Beck jest ulepszoną wersją Trinity. Ponieważ Trinity miała błędy w programie, Beck był tą perfekcyjną wersją Trinity. Ciekawe, jak ta gra będzie wyglądała na DS-ie. Musi ostry downgrade tej gierki być. Jeszcze bardziej zdowngrade'owany niż wersja na PS3. Ale cóż, tutaj dr White mówi, że Blackwell tylko widział niebezpieczeństwa Trinity, a nie potencjały. Ale cóż, panie i panowie, nadszedł czas na wyleczenie ostatniego Mighty Number. Mighty Number 6 Aviator, albo AVI. Więc ten ostatni Mighty Number jest praktycznie Transformerem, ponieważ on może się zmieniać w helikopter. Ale cóż. Aviator jest chyba moim ulubionym Mighty Numberem z powodu tego, że on udaje reportera i szczerze, on praktycznie śmieje się z tego etycznego journalizmu. Zmasakrowałem to słowo kompletnie, ale mam to gdzieś. Wiem, czy to jest Countershade, który próbuje zesnajpować AVI, ale my się AVI zajmiemy. I to jest kolejny poziom, który jest wielką ofiarą szajskości Unreal Engine na Playu Trójce. Czyli, że ten poziom się ostro laguje. Ale ten poziom możecie łatwo zniszczyć na Playu Trójce, ponieważ są poziomy, gdzie są sekcje, gdzie musisz skakać na platformach, gdzie są przepaście. I jak ci się gra przytnie na jednym momencie, to możesz źle skoczyć, to spowoduje, że you will fucking die. I to nie jest cool, ten poziom paręnaście razy próbowałem to robić, ale lagi mnie zawsze wrabiały. Albo że na samym końcu bossa ja spadłem. Ale cóż, AVI to jest Mighty Number, który się pojawił na poziomie prologowym, gdzie on praktycznie przejął kontrolę nad telewizją. Co to jest Sprinter? Sprinter to jest typ punkt kombosu. Sprinter to po prostu 2000 punktów za przejście jednej sekcji bardzo szybko. To wszystko. Jest Sprinter, nice clear, że szybko załatwiłeś sekcję, albo ładnie. Albo jest, jak to się tam mówiło, nice clear, sprinter i coś jeszcze tam było, ale już zapomniałem, ponieważ się zamyśliłem dzięki komentarzowi AVI. Ale AVI to mój ulubiony Mighty Number, wy wiecie już o tym. Ale naprawdę, zastanawiam się nad wersją 3DS-a, kurde, jak oni to wszystko zrobią. Aż będę szczery, nawet nie wierzę, że oni zrobią wersję na 3DS-a. Ponieważ wersja na PS Vita jeszcze robią z tego, co nam powiedzieli, ale mogli po prostu powiedzieć: oh, fuck this, się szajsku sprzedaje gierka, jebać wersję na PS Vita. I szczerze, moja opinia na PS Vita się mocno zmieniła, ponieważ tak patrzę, hej, jest paręnaście gier, które mnie interesują na PS Vita. Plus parę gier indie, które mnie zaczęły interesować. Jak Axiom Verge, Super Meat Boy, Adventures of Mana i ogólnie chciałem sobie pograć w Ratchety na PSP. I zanim powiecie, o gamer, to nie trzeba było sprzedawać PS Vity, ale zobaczcie kiedy, ile lat temu sprzedałem PS Vitę. 4 lata temu? 3 lata temu? Dopiero teraz Vita mi się trzeba mnie interesować. Jest tak czy siak, bym siedział z martwym systemem. Plus gry zaczęły tanieć bardzo łatwo, ponieważ PSN robi lepsze przyceny niż Xbox Live. Xbox Live jest katastroficzny, aż wstyd, jakie kurde przyceny tam mają. Na przykład
Ninja Gaiden Y. Why? Co nie? Ta gra z zombie. Na PSN-ie? Dychę, wersja cyfrowa. Na Xbox Live'ie? Pełne 6 dych, jakbyś kupował najnowszą gierkę ze samego sklepu. Ja tak patrzę, what the fuck? I ogólnie, już praktycznie nic nie wychodzi na Xbox 360, jak chodzi o arcade. Ponieważ Microsoft jakieś głupie polisy stworzyło. Ale cóż, tutaj byłaby sekcja gauntletowa, gdzie byśmy musieli walczyć z helikopterkami, ale Counter-Strike zesnajpował wszystkich. Oczywiście nie trafił w AVI, ale cóż, my się tym zajmiemy. Ta. W ogóle Wii mnie znowu zaczęło interesować. Szczególnie ten emulator MGBA, o mój Boże. Ponieważ będę już szczery, Wii sprzedałem. Ponieważ myślałem, że nie będę robił Let's Play. No i tak patrzę. Oglądam się z AGTQ, co nie? Mówiłem, że AGTQ stało się szajskie, ale w tym roku się poprawili nawet. Ja tak oglądam. Parę gier na GameCube, patrzę. Cholera, nawet w parę gier by mi się to chciało zagrać. Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda, Four Sword Adventure, co ja teraz gram. Ja tak patrzę sobie, okej, kupię sobie Wii z powrotem. Sobie kupiłem, sobie zmodowałem znowu, ponieważ Wii się bardzo łatwo moduje. I emulator Game Boy Advance jest działający, bez lagów. I o mój Boże, panie i panowie, już mamy powrót Let's Play na Genesis, Pegasusa, i na Game Boya i na Nintendo 64, ponieważ zauważyłem, że emulacja na tego Wii dalej jest istniejąca. Czyli, że ktoś dalej poprawia gry, poprawia emulator. Na przykład, pamiętacie jak robiłem Diddy Kong Country i ja mówiłem, że wersja na emulatora Wii nie jest szajska, ponieważ jest woda tańczowa? Naprawione. Banjo-Kazooie działa bez problemu. Są malutkie problemy, ale nie takie... Tak jak na emulatorze normalnym by się grało. Emulator GBA? Perfekcja. Emulator Pegasusa, zarąbiście się gra na kontrolerze GameCube'a, wszystko z tacy i jest wszystko wyrąbiste. Więc ta, będzie powrót z Let's Play na Wii. I może jakieś maratony będę robił z serii, których ja jeszcze nie robiłem, jak Mario. Bo mam emulatory i takie tam, więc mogę sobie bezpieczniej save-sejstować, porobić lepsze gameplaye, jak skubany Polak, ale cóż. Tutaj jest bardzo interesująca sekcja, ponieważ wiatr leci na górę, to możemy sobie daszować na górę. To jest nawet fajne. I to też się pojawi w ostatnim poziomie w grze. Ale cóż, panie i panowie, jesteśmy już na końcu poziomu. Czas na walkę z Aviatorem. Albo Avi. Ponieważ Mighty Number 6 lubi się bardzo dobrze nazywać po pliku filmikowym. Ja sobie, że w dwójce Mighty Number 9, jak będzie dwójka, to będziemy walczyli z MP4. Nie więc jak widzicie, Aviator ma tą kamerkę z sobą. I co tutaj trzeba robić, to po prostu w tą kamerkę strzelać snajperką. Wtedy strzał się odbije na AV. I to jest wszystko. On będzie cię atakował bombami z jego nóg, albo będzie próbował cię wywalić z platformy, ale szczerze, Aviator jest bardzo łatwym bossem. Jeszcze nigdy z nim nie walczyłem bez jego słabości, ale zawsze mam problem z celowaniem w tą kamerkę. Co z dobrego tutaj, to jest to, że się Counter-Shade regeneruje szybko nawet, ponieważ szczerze, nawet nie wiem, czy ta walka jest możliwa bez Counter-Shade'a. Chyba jest możliwa, ale dłużej by zajęła. Uważajcie, jak skaczecie z platformy, ponieważ możecie łatwo zginąć. Jak łatwo zginiecie, to... No, gdybyście grali normalnie, to by się nic nie stało, ale gdybym ja nagrywał, to... O, oh, fuck, znowu poziom od nowa, mam tego dosyć! Tak samo jak było to za pierwszym razem. Seryjnie. Mogłem powiedzieć tak... Tak sobie myślałem na początku. Hej! Może zrobię tak, żeby zrobił poziom perfekcyjnie, ale bossu będę edytował, ale potem powiedziałem... Lepiej się bardziej postarać. Ale cóż, Aviator, jak mu zabijemy połowę życia, to on się zmieni w helikopter i będzie cię, chciał cię próbować odtrącić z platformy. Tutaj używajcie miecz, ponieważ możecie się chronić przed jego strzałami tutaj i możecie mu ekstra życie zabrać też.
I to jest wszystko, co chodziło o Aviator. On nie jest takim super, uber trudnym bossem, ale to zawsze ostatni Mighty Number, z którym ja walczę w grze. Więc teraz zmienia się w helikoptera, albo nie, nie zmienił się w ogóle, ale praktycznie może się zmienić. Ale cóż, tutaj naprawdę musicie uważać na swoje platformy. Malutki upadek to praktycznie zero ratunku. Możecie się uratować, ponieważ możecie złapać o róg platformy, ponieważ w przeciwieństwie do X-a i klasycznego Mega Mana, Beck może się trzymać o platformy, na platformy. Więc możesz się uratować od twojej śmierci, jak chodzi o spadanie. Ale cóż, Aviator jest bliski wyleczenia. Tylko parę razy jeszcze snajperką w niego trzeba strzelić. Tutaj uważam, żebym nie zrobił tak, że za wcześnie aktywuję jego energię Cell. Ponieważ jak za wcześnie uaktywnisz jego energię Cell, to wtedy on będzie cały czas na górze i nie będziesz mógł w niego zdaszować. Co spowoduje, że on się wyleczy. Ale cóż, Aviator został wyleczony i mamy jego moc. I ta jego moc to po prostu nam pozwala rzucać jego śmigło jak bumerang. I też możemy wysoko skakać i glidować. I to się przydaje tylko na jednym poziomie. Na finałowym poziomie, ponieważ teraz mamy dwa poziomy i jak te dwa poziomy przejdziemy, to nam się wielki finał odblokuje. I jeden z tych poziomów to jest poziom Call, ponieważ Kickstarter też mówił, że jak będą mieli dużo pieniędzy, to oni tam wsadzą poziom Call. I będziemy mogli Call grać. Ale Call się, jak to można powiedzieć, nie nadaje. Ale to o tym pogadamy w następnym odcinku. Ponieważ jej poziom robimy w następnym odcinku. Ale cóż, Graham do nas dzwoni i tutaj się dowiadujemy, że fabryka robotów Cherry Dynamics jest atakowana przez roboty. Więc musimy uratować tam sytuację. W tym samym czasie Dr. White chce, żeby Sanda i Cole poszli do więzienia, żeby pogadać z doktorem Blackwellem. Żeby się mogli o niego coś dowiedzieć na temat Trinity i ogólnie o tym problemie. Więc teraz mamy taką selekcję. Nie wiem, czy poziom Call jest opcjonalny, ponieważ tego nie robiłem. Także, o, robię poziom Becka i potem robię poziom Call. Zawsze robiłem po kolei Call i Beck. Ale cóż. Więc tutaj Dr. White się pyta, czy naprawdę Blackwell za tym stoi. Ale oczywiście Graham się będzie wydzierał, że to jest wina Blackwella, że nikt inny nie mógł za tym stać i takie tam. Co powoduje, że Dr. White wyśle Sunday Call do więzienia, żeby pogadać z Blackwellem. I to jest praktycznie wszystko na dziś, panie i panowie. Wszyscy Mighty Number zostali wyleczeni. Beck i Dr. White się zajmą fabryką robotów. A Sanda i Cole idą do więzienia. Więc mamy dwa nowe poziomy odblokowane i jak my je przejdziemy, to będziemy mieli ostatni poziom odblokowany. I to jest wszystko na dziś, panie i panowie. Tutaj był Polski Gamer 17. Mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba. I jak zawsze, ja was żegnam. I jak jeszcze raz zawsze, kończę odcinki za wcześnie. Więc wam powiem to, że Mega Man X jest najlepszą serią Mega Mana w historii. Ale cóż, adios.